Michał Skóraś, pomocnik Lecha Poznań. Przed Lechem, Michał, mecz 1-16 finału Pucharu Polski z Unią Skierniewice, czyli rywal niżej notowany, bo trzecioligowy. No ale to rywal, na którego z pewnością trzeba uważać, bo nie można tracić koncentracji. Jak wy do tego meczu podchodzicie? Tak przede wszystkim pod względem mentalnym. Nie, no myślę, że pod względem mentalnym do tego meczu podchodzimy tak jak do każdego innego. Wiemy, że rywal jest niżej notowany, ale wiemy też, z czym się je Puchar Polski. Po prostu no, drużyny niżej notowane podchodzą do tego tak jakby, nie wiem, do Ligi Mistrzów, że to jest coś fantastycznego dla nich zagrać z taką drużyną jak Lech Poznań. Dlatego myślę, że rywal przed nami na pewno się nie położy. Będzie może chciał grać w piłkę, dlatego myślę, że po prostu musimy podejść do tego tak samo jak do meczu z Legią Warszawa, czy tak jak z Wisłą Płock tutaj ostatnio. No właśnie, bo ten mecz z Wisłą Płock był pierwszym z takich meczów, który trener Janas przed tym spotkaniem nazwał meczami pułapkami, które przed wami, czyli Wisła Płock. Tę pułapkę udało się już ominąć. Teraz Unia Skierniewice, później Stal Mielec i Górnik Łęczna, czyli teoretycznie cały czas to są niżej notowani rywale. Mecze, w których kluczowa może być, nie być tylko jakość piłkarska, która powinna być po waszej stronie, ale właśnie to nastawienie psychiczne. Czy też tak to widzisz? No tak, no przede wszystkim my musimy wyjść troszeczkę z większą determinacją, pokazać, że jesteśmy Lechem Poznań. A tak jak wiemy, no właśnie i tak samo w Ekstraklasie teraz trafiamy na takie drużyny, które no prawdopodobnie z nami będą się cofać do obrony niskiej. My będziemy mieć piłkę. Dlatego warto strzelić szybko bramkę i po prostu później rozgrywać ten mecz pod siebie. Ten mecz pucharowy w Skierniewicach niewątpliwie będzie też szansą dla trenerów na zrobienie jakiejś rotacji w składzie, żeby też dać niektórym zawodnikom odpocząć, ale też niektórym dać szansę zagrać, tym, którzy ostatnio tych minut mieli mniej, czyli między innymi tobie. No to jak się właśnie pokazać w tym meczu, żeby zapracować sobie na ponowne miejsce, chociażby w pierwszej jedenastce? Myślę, że przede wszystkim grać po prostu prostą piłkę, nie wymyślać jakichś niesamowitych rzeczy, żeby się nie chcieć pokazać przede wszystkim indywidualnie przed trenerem, bo trenerzy wiedzą dobrze, jak kto indywidualnie potrafi grać. A tu chodzi, żebyśmy po prostu awansowali dalej, wygrali ten mecz bez żadnej straconej głupiej bramki i żeby po prostu nie było żadnych problemów podczas meczu. Asystent trenera Macieja Skorzy, Maciej Kędziorek, jest z nami, a przed Lechem Poznań mecz 1-16 finału Pucharu Polski z Unią Skierniewice. No i właśnie, rywal niżej notowany, ale to jest taki jeden z tych meczów pułapek, o których się często mówi. Jak nie wpaść w tę pułapkę w Skierniewicach? No tak, zgadzam się w 100%. Puchar Polski ma to do siebie, że zawsze w każdej rundzie mamy do czynienia z wieloma niespodziankami. My jedziemy bardzo skoncentrowani, jedziemy przygotowani, w 100% zaangażowani. No i nasz cel jest jeden, żeby awansować dalej. No i zrobimy wszystko, żeby tak zrobić. Jesteśmy właśnie po analizie gry zespołu ze Skierniewic. Jest to dobry zespół, no ale my będziemy chcieli przeciwstawić im swoje walory. Analiza zespołu ze Skierniewic, która pokazuje, że nikt nie lekceważy tego niżej notowanego rywala. Kilkukrotnie oglądany na żywo najbliższy przeciwnik Kolejorza. Czego się po nim spodziewacie? Jakiej gry ze strony zespołu Unii? Tak, dokładnie. Byliśmy kilka razy byliśmy na ich meczu. Jest to zespół, który jest wiceliderem trzeciej ligi i jest tym wiceliderem słusznie. To nie jest tak, że gdzieś tam mieli sporo szczęścia, zasłużyli sobie na tą pozycję. Spodziewamy się na pewno, no to myślę, że to będzie święto dla całej Unii. Spodziewamy się na pewno dużego zaangażowania, dużej jakości cech wolicjonalnych. Spodziewamy się też dobrej organizacji gry, bo widzieliśmy, że to jest zespół, który gra piątką obrońców i potrafią się bardzo dobrze bronić, dobrze grają z kontry, niezły stały fragment. Dodatkowo kilku zawodników o naprawdę wysokich umiejętnościach. Taka mieszanka trochę rutyny z młodością, bo pięciu, sześciu czasami młodzieżowców w składzie, więc no, spodziewamy się trudnego meczu. Sezon wchodzi już w taką fazę, gdzie pierwsze zmęczenie u zawodników może się nawarstwiać. W meczu z Wisłą Płock już widzieliśmy kilka rotacji w składzie. Czy takich możemy się też spodziewać teraz w Skierniewicach? Nie, ja tu zmęczenie. Jak się jest liderem, to nie ma zmęczenia. Tu każdy chce grać, każdy chce być w pierwszym składzie. Myślę, że nie szedłbym w kierunku zmęczenia. Raczej kilka zmian było podyktowanych tym, że chcieliśmy dać impuls kilku zawodnikom. Jak wiemy, mamy bardzo wyrównany skład. Naprawdę każdy zawodnik może zastąpić kolejnego. Ten, który dzisiaj nie gra, za chwilę może być nam potrzebny. Dlatego między innymi te zmiany, żeby też ci zawodnicy byli gotowi. No i też dzięki temu, że jest taka sytuacja, każdy docenia każdą minutę, którą spędza na boisku, no bo wiadomo, jest rywalizacja, a to powoduje postęp.